Okay. Go. Dobra, idziemy. Drużyna do boju. Obóz nie jest w najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. No i jakość, jakby rozdzielczość tych rzeczy jest dużo wyższa. Co te gety im zrobiły? Teraz będą na nas. Ej, bo ja nie wiem, czy ja chcę strzelać. Co ze snajperki? Co ty odpiałaś? Ze snajperki będziesz do niego strzelać? Ten zombie chyba nie wie, o co chodzi. Jeszcze tu wyjdzie. Były jakieś rzeczy do znalezienia, nie pamiętam już. Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy. No to tam coś jest. Zestaw ulepszeń. O, kolejny lekki pancerz. Klatek też jest więcej. No. Już dwa cięcia, tak. Musimy pamiętać, że to jest remaster, a nie totalnie nowa gra. Musimy pamiętać, że skoro to remaster, to nie dadzą totalnie nowych tekstur, tylko dadzą te same tekstury w lepszej rozdzielczości. Żeby to wyglądało jak nowa gra, musieliby zrobić wszystko od nowa. No, ja wiem, zdaję sobie tego sprawę, ale... No, mimo wszystko, tak jak mówię, no niektóre rzeczy niekoniecznie mi się podobają. Na przykład, no ten pancerz... Wydawało mi się naprawdę, że na tej oryginalnej wersji on był bardziej moro. A tutaj wyglądają jak rozmazane plamy, a nie moro. Dobra, ten pancerz jest do dupy. Tutaj trochę tarczę podnosi, ale to... Wiecie co, ja bym ten... Ten pancerz sobie zrobimy na omniżel. Tak, i cycki na brzuchu. Mogliby to poprawić. Ale teraz będziemy deszyfrować. Aha, tu są jeszcze rzeczy. Karabin szturmowy i średni pancerz dla Turianina. I omniżel. Jakiś karabin szturmowy. No, to taki sam w sumie. Dobra, jemu damy. Jeden ten lancier też przerobimy na omniżel. Teraz zapis. Nie to. Kliknęłam nie ten przycisk. Zobaczmy, czy poprawili deszyfrację. No, tam było moro, teoretycznie. Na tyłku ma trochę moro i na głowie chyba. Cześć, Veribi. Cześć, Szpilki Jolki. Hejo. No, też. Dobra, deszyfracja jest tak samo beznadziejna. Nie lubię tej deszyfracji. Bardzo. Ludzie. Dzięki nich będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Okej, ten gość też ma takie dziwne te włosy, jakby naklejone. I tak mu się świeci ta klaca. Trochę za bardzo. Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję, myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. No, właśnie później są trudniejsze, Seba. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem?
Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczyli, byśmy zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. No, era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. No, wygląda jakby się tam... Nawalił żelu na włosy, których nie ma. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Strzały, krzyki. A potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. A teraz Kaworan też ma znajomy dubbingowy głos. No, rozumiem. Omniżelem to zamek elektroniczny nie będzie trwał 3. No właśnie, dlatego zbieram też ten omniżel trochę, bo są momenty w tej grze, gdzie dosyć albo w ogóle jest ciężko, albo jest niemożliwe, żeby nie użyć omniżelu niemalże. Nie jestem pewna, czy nie miałam nieraz takiego... W sensie, bo jak się na przykład zrobi przechwytywanie ręczne, czy tam, Boże, deszyfrację ręczną i ona nie trafi, to potem można tylko użyć omniżelu. Tak mi się wydaje. Zresztą tak to jakoś było. Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Przywódcę wroga! Był tutaj przed atakiem! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. O, zagadka. Przepraszam, Manuel wciąż jest odrobinę... nie swój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Ja myślę, że on widział. Tylko tam nie prostuj. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie. Wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto? No, sama nie wie, co tam jest, ale pierdzieli ci potrzy. Obudziliśmy bestię! Uwolniliśmy zło! Manuel, proszę, nie pora na to. Ten omniżel, no właśnie mówię, że wykorzystuje się do deszyfracji tych zamków, jeżeli na przykład nam się nie uda, a mamy dosyć dużo tego omniżelu, to on tam jakoś sprawia, że możemy obejść niektóre rzeczy. By się przydał taki omniżel do zamków. W niektórych przypadkach trafienie w zamek jest beznadziejne. System wytrychów Infinity to najbardziej beznadziejny system otwierania zamków w grach. O, trochę się boję teraz. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki? Nadziei? Nie, nie, nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Mogę go uciszyć w ogóle. Nie mam pytań. Dobra, zostawmy go w spokoju. There is no escape. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Mrocznie. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Co tam kitracie jeszcze oprócz tych lekarstw? Puśćcie mnie tu. Nic tu nie macie. Co za lipa. Co za lipa. Dum, 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 dum. O. No i proszę, mamy drugiego Turianina. Ale Nilus wygląda ładnie. Saren? W sensie, tak jest tak wyostrzony, to wygląda ładnie. O, Saren w sumie też. Nilus.
To nie twoja misja, Saren. Co tutaj? Czemu nie wiśnie? Rada uznała, lubię lipy. Że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. No. Trochę ham i prostak. Co to takiego? Tam w oddali. To statek. Pierwszy żniwek na naszym horyzoncie. Geralt dead. Jak poleciał w górę. Morderstwa. No ale ty się chowaj za tą ścianą. No serio, to zombie jeszcze łazi? Aha, bo mi się to jeszcze ładuje. No serio, nie możesz wrócić tej mocy, kiedy cię proszę? Ja tu jeszcze biega. O Boże, jaki mam cooldown mały na tych. Jezus Maria. Weź tu tam sabotaż czy coś, zrób. Zrób mu coś! No biegnie tu, głupku! Ja pierdzielę. Moja drużyna nie ogarnia. Odklej się od ściany. No. Co oni robią? Miała być poprawiona inteligencja tej mojej drużyny. A oni chyba nie do końca wiedzą, co robią. No wyłaź z tej zasłony. Głupi gecie. Jeszcze ktoś? Się sojusznik znikąd pojawił obok ciebie. Jakkolwiek sojusznicy w grach cokolwiek ogarniali. To znaczy w tych kolejnych grach byli trochę bardziej ogarnięci, ale w Mass Effect 1 to był zawsze problem. Oni tutaj albo ginęli na potęgę, albo w ogóle nie wiedzieli, co mają robić. Boże. Się zakrztusiłam własną śliną. Przepraszam. I ogólnie przepraszam, ale będę bardzo dużo zapisywać w tej grze, jak zresztą zawsze. O, to jest skrzynka z omniżelem. Tutaj też mogę deszyfrować. O nie. O, dobra. Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Dobra, no, Trinoa. Już dobrze, poszli sobie? Akurat sojusznicy w AC Brotherhood działają dobrze, to jest plus tej gry. O, wow! Jestem w szoku, Seba. Wszystko dobrze. Nikt cię nie skrzywdzi. Wokół składu aż roiło się od tych istot. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. O. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Wow, Seba. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli. Ale to przecież ty grasz, Ezio. Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Cole. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie
Nie mogłem myśleć. Muszę już iść. Świetnie, Cole. Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Chcecie mi coś powiedzieć? Ja nim gra wcale nie oznacza, że nie jest idiotą. Sterowanie w klasycznych AC, wszyscy wiemy, jakie jest i że te postacie robią to, co... Nie, no wiem, wiem, sama rozumiem. Sama grałam przynajmniej w dwójkę. Chciałeś mi coś powiedzieć, Cole? Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Bardzo nieładnie. Przemyt jest karalny. Łamiesz prawo, Cole. Nikomu nie robimy krzywdy. Cholera, często nawet nie wiem, co jest w tych paczkach. Teraz pomyślałem, że może jest tam coś, co mogłoby się przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. O, i teraz jest kwestia, że możemy użyć uroku albo zastraszenie. Jeżeli bym pakowała punkty w zastraszenie, to mielibyśmy tą opcję dostępną też. I dzięki temu od niego wyciągnąć coś więcej niż ten pistolet. No, te napisy niedopasowane do dubbingu, ale to też było w jedynce i tego nie poprawili, nie? Nic się nie zmieniło od AC2. AC3 już działa normalnie. A, okej. Rozumiem. Także to wszystko. Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze? Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie, ale ty powinieneś go mieć. O, dziękuję. To miłe z twojej strony. Cole, kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. O, i znowu możemy od niego coś wyciągnąć. On może coś wiedzieć. Ten gość może mieć coś wspólnego z atakiem, Cole. Potrzebujemy jego nazwiska. To ważne. Porządku, no, oni tu rację. Nie rozróżniają płci, Paweł. Niestety. Pracuje przy załadunku, powinien być w porcie. Niestety nie rozróżniają płci. Muszę już iść. Powodzenia. Dobra, zobaczmy, co dostaliśmy. Pistolet żądło i jakieś ulepszenie broni. A co my tu mamy? O, bardzo dobry pistolet. Nie jakiś sensor bojowy. Coś jeszcze tutaj dostałam? Nie bardzo. O, ty możesz dostać to ostrze. Ashley... Nie wiem, dajmy jej to. Dobra. Napisik i lecimy. Od razu nie. Dobra, nie pamiętam, czy tu było coś jeszcze do zebrania na dole. Wydaje mi się, że chyba nie, ale nigdy pewna nie jestem. Ja tutaj nic nie ma. Nie znam na pamięć rozmieszczenia wszystkich znajdziek w tej grze. To jest mój minus. Komandorze, to Nilus. Dobra, zaraz. Tam był jakiś zestaw ulepszeń. O, w ogniu stoi. Weź wszystko. Ach, to Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Do której streamek? Wiesz co, trudno mi powiedzieć. Może pół godziny, może trochę dłużej. Zależy, jak zostanę tu sama, to raczej nie będę chyba streamować.
Nie wiem, zastanowi się. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren. Wydaje mi się, że się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Hamuwa. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik... To co do nocy? Nie, bez przesady. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Nie no, do drugiej w nocy to może nie. Żeby do czwartej nad ranem, bo nie. Nie no, sama bym nie wytrzymała do czwartej. Do drugiej też mógłby być lekki problem, w sumie już bym przysypiała trochę. O, Cole wspomniał o to. Jesteś kontaktem Cole'a, tutaj w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. Co? Nie, to znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to jak się obruszył, jakie mój fochy! Mój kierownik nie żyje, wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? Przemycasz brak? Masz coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! Ty my fagasie. Próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać! Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów! Kto chciałby atakować Eden Prime? Jesteśmy garstką rolników! Skąd miałem wiedzieć? Ojej, Legion! Zapomnij o nim. Nie jest tego wart. Masz szczęście, tak że jest tutaj komandor. Dawaj te granaty. Są twoje. Weź je sobie. Dawaj te granaty. Koniec z przemytem, przysięgam. Powinieneś naprawić swoje błędy. Wielu Marines tu zginęło. Granaty mogły im pomóc. Na twoim miejscu postarałabym się jakoś to im wynagrodzić. Jasne. Jest coś jeszcze. Może być warte fortunę. Chodzi o eksperymentalną technologię. Najwyższa eksperymentalna próba. Technologia. Pewnie nie chciałem, i tak gówno, ale... ucierpiał. Niech ci będzie. Możesz to sobie wziąć. Dobra. Czekajcie, bo ja już nie wiem, czy ja go o coś pytałam. Powiedz mi o ataku getów. Co ja go pytałam? Wszystko stało się bardzo szybko. Nie, tego musiały pytałam. Być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Właśnie. Nie mieli szans. Chwilo. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Najlepszy tak. Sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Jesteś obrzydliwy, o matko. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. To, masz farbę. Tak. Tak. Widzicie? Czasem spanie w pracy popłaca. No, trochę przyspieszyłam, sorry. Co z tym nadajnikiem? Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Siura ze skrzynkami. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. Boże, te oczy. Opowiedz mi o tym statku bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wwiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Dobra, musimy idziemy. Odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Był tam taki ogromny. Ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Dobra, spadaj. O. Dostałam coś. Zobaczmy co. Czy ja coś jeszcze... strzelbę dostałam chyba.
przeciworganicznym, do mocy broni. Wiemy to. I tu coś mogę jeszcze? Nie. Ta strzelba się komuś przyda, nie, bo wszyscy mają taką samą. W każdej grze zbiera wszystkie zadania poboczne, też Ania nie robi zadań pobocznych. Co? Jak to? Co? Ej, bo tu strzelają do mnie. Wow, czemu ja mam znowu snajperkę wybraną? Ja pikole. Robię zadania poboczne, tylko teraz nie ma zadań pobocznych, bo jest główny cel na razie. Tu był ktoś. Widzę twoją głowę. Tam ktoś jeszcze lata chyba. No oni se stąd poszli. A, bo to było ze skrzynkami. Seba, nie zrozumiałam, no przepraszam. Czy on tu jeszcze coś chował? Nie. No, tu na stółek ktoś jeszcze jest. Nie tu miałaś się schować, tu. Postać użyła Medigelu. Czy ja coś kliknęłam? Mi się wydaje, że nic nie klikałam, ale... Jak biegnie, jak biegnie! Nie dobiegł. O, Legion, twoje zdrowie. Znaczy, wiem, że siła rażenia snajperek, ale my nawet nie mamy takiej postaci na snajperki. Ja nie chcę używać snajperek. Nie tak, że ty zrozumiałaś, ja nie zrozumiałem gry, bo byłem ślepy. Myślałam, że wzięłaś misję poboczną i poszłaś na zadanie główne. Aha, okej. Okay. Nie, to jest zadanie główne na razie, bo, że tak powiem, mamy No coś na zasadzie samouczka, nie takiego wstępu, prologu. Próbuję przewinąć do przodu, o nie! I teraz mi smutno, bo ja nie wiem... Co ja zrobiłam takiego, że użyłam Medigelu? Trochę nie trafiłam tym. No i znowu! Czemu ona używa Medigelu? Niech mi ktoś to wyjaśni, bo ja zaraz szlaku dostanę. Co ja naciskam, że ja używam Medigelu? Tryb fotograficzny? Ojeju, nie wiem. Aha, jest. Faktycznie. Okej, nie spodziewałam się trybu fotograficznego. Właśnie nie, bo ja wciskam albo to, shift. Może shift i spacja daje. Nie. Shift i to. Nie. To i shift. Może to i shift. To i shift. To i spacja? Nie. Kurde, nie wiem. No właśnie to... Ale ja nie klikam F. Szlak nie trafi chyba zaraz z tym. To jest jakieś...
Aha, nawet nie ma sterowania. Okej. Nie wiem. Coś jest z tym nie tak w każdym razie. I co oni strzelają? O, co super rzuciłam. Lepiej działały moce biotyczne w części drugiej i trzeciej. Bo mogły tak fajnie zakręcać, a tutaj nie zakręcają. No i on nie wyjdzie stamtąd, prawda? Wyjął mało go. Aha, tutaj. O Boże, faktycznie Legion. Sorry, nie zwróciłam uwagi. A tak wręcz jest F w ogóle. Pierwsza pomoc to V. Może zjechał mi palec ze spacji na V. To jest takie dziwne. No dobra. Nie wiem, to jest takie trochę dziwne. Dobra, jedziemy kolejką. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonie, zrównać to miejsce z ziemią. No i tam nie bądź taki, Saren. Sarenko, nasza kochana. Nie bądź taki. No, przepraszam, Sarenko. Znaczy, trochę mi się tak wydaje, aczkolwiek, no nie wiem. Teraz będziemy mieli małą czasówkę chyba. Musimy rozbroić bomby. Strzelba. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Już robię. Wow. Gdzie? Z tamtego rogu do mnie strzelasz? To był jakiś ładunek? Nie. Idą. Ze strzelby ja też tak nie mogę korzystać za bardzo. Dobra. Tutaj. W sumie na mapie mam zaznaczone te ładunki. Ja się zastanawiam. Ja tu rozbrajam, a wy tam walczcie. Jej! Nie umiem trafić z tej głupiej strzelby. Dobra, wezmę to. Czemu ja nie umiem trafić? Weźcie trafcie w niego czymś. Wiem, że trochę umieram, ale... Ktoś jest? Z której strony on strzela, ten koleś? Za nami. Jestem zajęta! Jestem zajęta, no ja też. Wyobraź sobie. Jak zapisać grę, jeszcze nie.
Aha, tam są kolejni. Strzela w ścianę jak zwykle. W oryginale było więcej czasu na rozbrojenie bomb. Co? Nie wiem. Mi się wydaje, że zawsze było mało czasu na to rozbrajanie bomb, a nagle... Dobra, czy tutaj było coś jeszcze ciekawego? I takie puste przestrzenie w sumie, że się biegnie, nic się nie robi. Nie wiem, chyba wszystko. Nie wiem. No bo te moce właśnie w tej jedynce nie działały tak precyzyjnie, jakbym chciała, niestety. Dobra, mamy skrzynkę. Ja pamiętam, że często się bugowały tutaj różne... różni przeciwnicy. Na przykład zombie mi się raz zbugowało, bo rzuciłam właśnie rzutem w jego kierunku. O, mam to. Idź go. I on się gdzieś zbugował tam poza mapą i nie można go było zabić. To jest takie frustrujące. Jestem ciekawa, czy to poprawili. No i znowu! Teraz na pewno nie wcisnęłam V, żeby użyła Medigelu. Ona to używa automatycznie. Gdzieś to jest, kurde, zapisane, że ona używa tego automatycznie? Serio niemożliwe. Zwyczajnie sobie chodzę i strzelam, a ona nagle używa. Jest dokładnie 5 minut, okej. Środkowy przycisk myszy. Nie używam środkowego przycisku myszy. W ogóle. Nie rozumiem tego. To jest jakieś nienormalne. Dobra, musimy tutaj zdeszyfrować rzeczy. Zapiszmy to. Jezus, nie lubię tego. Nie! Kurde, już zmaściłam. Nie! Nie! Noż, kurde! A mogę jeszcze raz? Okej. Okay. Się wydawało, że... O, matko! Nienawidzę tego. Nienawidzę. O! Dobra. Danie, czy masz aktywowane używanie mocy przez towarzyszy? To w opcjach jest gdzieś? Ja mam użycie mocy oddziału obronne. To myślisz, że to od tego może być? Bo tak to poza tym to nie wiem. Wyrobić wszystko. To Jezus, ile ja rzeczy dostałam. Dobra, to możemy na Omnigel, to też. Mam kosiarza, ale to nie jest mi potrzebne, nie będę korzystać z tego. Aha, i to jest to, mówisz, Vesper. Kurde, to lipa. No bo jak zaznaczę, że żadne, to oni w ogóle mocy nie będą używać, tak? Wygląda na to, że tak, obronne brzmi jak jakiś kryzys, że gra sama używa apteczki, ale to jest lipa. Nie spodziewałam się, że to będzie działać w ten sposób. Myślałam, że oni po prostu będą chronić siebie, a nie mnie. Przepraszam bardzo. No bo jak dam wszystkie, to będą mi używać też tej apteczki, pewnie.
Dam żadne, bo nie chcę, żeby oni mnie ratowali. Bez przesady. Dobra, tam pamiętam, że jeszcze rzeczy chyba jakieś były. Tu i tu. Też deszyfracja. O, to już poszło szybciej. Dobra. Wybierzesz wszystkie, to będą używać wszystkich mocy, wszystkich zgodnie z sytuacją na mapie. Jest błąd gry, bo mój Shepard też używa czasami sam Medigelu podczas walki. Serio? A nie masz tego ustawionego, Samfu? Ciebie tak kochają, że cię ratują, a ty nie chcesz. No nie chcę, bo ja... bo to jest bez sensu zużywanie Medigelu. Jak ja tu... jak ja wiem, że ja bym przetrwała, a oni mi tutaj psują rzeczy. Mam wrażenie, że w ogóle rzeczy z tych skrzynek, te okienka, które się pojawiają, są dużo większe. W sensie dużo większe mają... dużo większą czcionkę. Żeby wszyscy wszystko widzieli. Ale może to też ze względu na rozdzielczość. To tu coś jeszcze było? Było. Dobra, bierzmy wszystko, zanim klikniemy w nadajnik, bo to nas popsuje. Właśnie nic nie ustawiałem. Aha. Kurde, to lipa straszna z tym. No dobra, klikamy w nadajnik. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastowe. Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjęłam, Normandia. Czekam. I oczywiście ktoś musi się przyssać do tego, no. No co zrobiłeś, Kaidan? Zepsułeś wszystko. Jak go ciągnie? Szepa! Nie! Czekaj. Zbyt niebezpieczny. I kabum. Rozwaliliśmy wszystko. Przez sadziak gronojad do szyby? Tak. Specjalnie dla nowych graczy jest to zrobione pod konsolę. Żeby gracze nie ginęli za szybko. O matko. Masakra. To naprawdę w pierwszej części było lepiej, w sensie... O, dostałam osiągnięcie. W sensie tam się ginęło normalnie i nie było problemu. Ja nie wiem, dlaczego teraz miał być problem. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. O, lepsze cycki. To Normandia. Należy do Przymierza. Tylko takie trochę płaskie. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik... Jeden z ludzi mógł go... Wchłonęłam! No daj. No, pewnie, że są, Seba. Ja mam wszystkie osiągnięcia z Mass Effect 3 na przykład zaliczone, halo. Zginie. Zginie. Marnie. Lato już nabite. No cóż. Pan ma problemy z agresją. Pani doktor? Doktor Chakwas? Takie życie. Chyba właśnie się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Znaczy... ja rozumiem, że ktoś może nie lubić umierać w grach, ale... wydaje mi się, że no nie wiem. No a co z Dark Soulsami? Jak tam się umiera co 5 sekund? Albo, no nie wiem. I dużo osób w to gra. Więc... jakby to takie dziwne dla mnie. W sensie...
Bo myślę, że za niedługo wszystkie gry będą tak wyglądać, że faktycznie będą jakieś idiotoodporne rzeczy do nich instalować. Jeszcze nie daj Boże, nie będzie się dało tego zmienić. O, jeden Seba. Ten pan z tyłu i czemu jest taki przystojny? Seba to jest kajdan, którego żeśmy odciągnęli teraz od tego nadajnika. To jest ogólnie jedna z dwóch postaci, z którymi będziemy mogli romansować. W sensie albo kajdan, albo Liara. Pamiętam, że jak grałam w pierwszego Mass Effecta na kanale, to robiłam romans z Liarą. Kajdan jest takim w sumie typowym dobrym przystojniakiem, z dobrym charakterem, takim wiecie, książę na białym koniu, czy coś w ten deseń. Taki typowy, idealny charakter, no. Dobra, w porządku. Jestem trochę obolała. Ile czasu byłam nieprzytomna? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. No, popsułeś. To moja wina. Musiałem uruchomić jakieś pole ochronne. Trzeba było zepchnąć mnie z drogi. No to zrobiłam. No i kajdana, ja się zaopiekuję. Okej. Okay. Nie no, myślę, że w sumie moglibyśmy dla urozmaicenia wziąć romans z kajdanem, bo jakiś romans chciałabym zrobić. Nie lubię robić tak w grze, że jest bez romansów, ale nie możemy na razie, że tak powiem, romansować z Garusem, więc na razie możemy sobie wziąć kajdana, a potem go zmienimy na lepszy model. Jedno oko mniejsze, drugie większe. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie mogłaś? Kajdan zmienił płeć. Nie wiem, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie systemu. Wybuch pozbawił cię przytomności. Razem z Williams przenieśliśmy cię z powrotem na statek. Jestem zobowiązana. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu. Anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych. Objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Ojej, Seba! Widziałam, nie jestem pewna co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jej, pan z maseczką. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda chyba na to, wygląda, że wszystko lepiej w porządku. Teraz bym... Dobrze to słyszeć. Świetla, Shepard, nie wiem. Muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie, jeśli będziecie mnie potrzebować. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku? Trochę mi nie szkoda właściwie Jenkinsa. Czyżbyśmy zostawili starszą sierżant Williams na Eden? No, Time? Też zawsze chciałam romansu do wniosku, z Jokerem. Że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. No, dobrej nocy, Kowal. Dziękuję bardzo, że byłeś. Zżyję gumę. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Aha, bo to są w sumie rzeczy, które mnie nie... Dobra. Wywiad spieprzył sprawę, ser. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam ostro. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. No dobra, trochę mi szkoda Jenkinsa. Nie lubię, jak giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Dobra, dobra. No, niestety Joker zauroczył się w jakimś super ciałku od robota. Wow. Jak on mógł... Nie mógł...
mógł nie dostrzec mojego potencjału. Hamstwo. Mass Effect jest nową generację konsol dostosowany. Musieli wziąć pod uwagę. Wprawdzie bardzo dużo takich niby kosmetycznych zmian mających spory impact. Okej. Okay. Ładna ta twoja postać, możesz mieć tą panią na jedną noc? Nie! To jest moja pani, ja z nią będę spała. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłam nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Miałam wizję. To się liczy? Tuż przed utratą przytomności miałam jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałam syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. No to, że miałam sen. Przewidziało mi się liczyć. Co im powiemy? Że miałam koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Najbardziej się cieszę, że w końcu adept i szpieg, szczególnie szpieg, jest teraz klasą, która daje sporo satysfakcji. A, rozumiem. No, ja niestety nigdy nie gram szpiegiem. W sumie nigdy nie grałam ze snajperkami. Oprócz jednego razu, kiedy grałam żołnierzem, to trochę używałam snajperek, ale tak to praktycznie wcale, więc no, na ten temat w sumie się nie wypowiem. A adept, no to... jakby grałam kiedyś adeptem i grało się fajnie, ale no nie wiem, jak jest tutaj, w sensie jakie różnice wprowadzili w tym systemie. Bo oprócz samej walki, która widzę, że jest faktycznie poprawiona i faktycznie fajniej to działa, no to mimo wszystko na przykład rzucanie mocami biotycznymi to też tak trochę, no wygląda to tak jak w oryginale, a na przykład w dwójce czy tam w trójce było tak, że te moce jednak tak zakręcały i jakoś tak, nie wiem, lepiej można było je jakby wrzucać we wrogów, więc... Snajperki w grze to znaczy, że albo potrzebuję do osiągnięcia, albo potrzebuję dużej siły rażenia, albo mam sytuację, że skończyła mi się amunicja. No, ja zazwyczaj też snajperek nie korzystam. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady.
Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobrze.